Jesteśmy właśnie na Włocławskim Placu Wolności. Akcja pod tytułem Kocham Włocławek. Mam przyjemność porozmawiać z parlamentarzystką Platformy Obywatelskiej, panią Domicielą Kopaczewską. Pani poseł, chciałbym zapytać, skąd w ogóle pomysł na taką akcję i czy jest to pierwsza akcja tego typu? Jest to początek akcji Kocham Włocławek, którą zaczynamy dzisiaj happeningiem przed Dniem Świętym Walentynek, 13 w piątek, żeby odwrócić pecha. Chcemy z tą akcją dotrzeć do młodych ludzi, powiedzieć im, że Włocławek można kochać, że jest to miejsce, z którym mogą wiązać swoją przyszłość. Dalsza część tego projektu to jest propozycja konkursu plastycznego, fotograficznego, komputerowego. Pokaż, jak chciałbyś, aby twoje miasto wyglądało, co ty możesz zrobić dla swojego miasta, żeby w nim spędzić dalszą część swojego życia. Chcemy te projekty przedstawić naszym radnym, aby mogli wczuć się w to, jak widzą to miasto młodzi ludzie, ale również podziękować młodym ludziom w formie nagród za ten konkurs, że zechcieli być w tym mieście aktywni. Najpierw piękne pokazy taneczne szkoły tańca góreccy. Teraz tutaj widzimy w tle wspaniałe pokazy, już nie na żarty, bo z ogniem. A więc atrakcji, jak widać, nie brakuje. Tak, chcemy pokazać również, że młodzi ludzie mogą rozwijać swoje pasje we Włocławku, tańcząc czy nawet prezentując takie pokazy. Ale również dzisiejsza akcja, ponieważ dzisiaj kończyło się posiedzenie Sejmu, dzisiaj chciałam również moim kolegom parlamentarzystom pokazać Włocławek i dlatego też pan minister Cezary Grabarczyk nosił dzisiaj plakietkę z napisem Kocham Włocławek, aby pamiętał o naszej jedynce. Również inni nasi parlamentarzyści, między innymi pani poseł Katarasińska-Ślesińska, szefowa Komisji Kultury, miała ten znaczek, aby również pamiętać o tym, że we Włocławku mogą być ciekawe inicjatywy kulturalne, sportowe i tak dalej. Pomimo przenikliwego zimna, jak jeszcze przyznać się panuje, widzimy, że ludzi przyszło całkiem sporo, a więc chyba można już powiedzieć, że impreza udana. Ja myślę, że warto, żebyśmy się po pierwsze zastanowili, dlaczego mieszkamy w tym mieście, za co kochamy to miasto. Chcę powiedzieć, że podchodzą do mnie starsi ludzie i mówią, pani poseł, wspaniały pomysł, bo my wróciliśmy do Włocławka po 30 latach i chcemy tutaj spędzić nasze następne lata. A my chcemy powiedzieć młodym ludziom, że Włocławek to jest to miasto, o którym w Polsce nie słyszy się tylko wtedy, kiedy coś złego się dzieje, ale również kiedy dzieje się coś dobrego. Rozumiem, że dzisiejszy happening to nie koniec, to dopiero początek pokazywania właśnie tych dobrych stron, o których pani poseł wspominała, dobrych stron Włocławka. Tak, to tak jak mówiłam, to konkursy, to spotkania, to seminaria i to również tworzenie dla radnych, przekazywanie informacji, tworzenie programu dla Włocławka, tak aby młodzi ludzie czuli się aktywnymi twórcami tego miasta. Jeszcze na koniec chciałem zaznaczyć, że na pytania prowadzącego, czy Włocławianie kochają swoje miasto, nie było odpowiedzi przeczących, były tylko twierdzące. Tak, to nas cieszy, że jesteśmy w tym mieście z wyboru, a nie z przymusu czy konieczności. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.